Witajcie, kochani. Miałam niedawno sesję na Skype'ie i mój mąż usłyszał kawałek tej sesji i powiedział: to, co mówiłaś o niedoskonałości, było super. Powinnaś częściej o tym wspominać. To było takie spontaniczne wyjaśnienie komuś, dlaczego niedoskonałość jest doskonała, ponieważ osoba w moim odczuciu była wyraźnie enneagramową jedynką i naprawdę bardzo męczył ją perfekcjonizm. A raczej jego. I teraz spróbuję powtórzyć to, co wtedy przyszło jako channeling pewnej struktury, pewnego gestaltu, co do tego, czemu niedoskonałość jest właśnie doskonała. Otóż mnie pasjonuje w ogóle odkrywanie algorytmów wszechświata. Czasami mówię, że jestem takim twardym dyskiem, który zawiera w sobie programy odprogramowujące, odwirusowujące, a także ułatwiające sprzątanie. Wiecie, że są takie programy. Można sobie ściągnąć program na komputer, który ci wyszuka wszystkie niepotrzebnie powtarzające się pliki, zdjęcia, inne zapisane foldery, które powtarzają się i które on usuwa jednym ruchem. Mam takie wrażenie, że to jest moja rola tutaj na tej planecie, w tym wydaniu, i również w zakres tych zadań wchodzi odszukiwanie i zestawianie ze sobą algorytmów wszechświata, wzorców, według których coś działa. W związku z tym, jak sądzę, jest mi dane również zobaczyć, dlaczego niedoskonałość jest wpisana w doskonałość. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że algorytm pewnych niedoskonałości, czy też kod pewnych przesunięć, w muzyce to się nazywa synkopowaniem, wpisany jest właśnie w doskonałość. I stąd się biorą na przykład ciągi Fibonacciego i stąd się biorą przesunięcia w tych ciągach. Czyli gdybyśmy mieli dokładny kod matematyczny, na przykład w przyrodzie, który tylko się powtarza i odtwarza, wówczas zabrakłoby rozwoju. A więc pewne przesunięcie w doskonałym algorytmie, pewna nieciągłość, pewna nieścisłość jest właśnie paradoksalnie częścią algorytmu doskonałości. Dlatego, że w ten sposób następuje innowacja i dzięki temu następuje rozwój. Gdyby nie było niedoskonałości, nie byłoby rozwoju. Czyli to, że ty w swoim życiu popełniasz błąd, czy to, co ty nazywasz na ten moment błędem, bo wynika z tego jakieś cierpienie, bo wynika z tego jakiś rodzaj otrząśnięcia się, to tak naprawdę z innej, szerszej perspektywy jest absolutnie niezbędny warunek twojego rozwoju, a także często rozwoju innych istot. Więc jak ten liść, który nigdy nie jest identyczny, on nigdy nie będzie doskonałym odtworzeniem, ale będzie zawsze tuż obok, tak doskonałość jest powieleniem pewnego sprawdzonego, bardzo dobrze funkcjonującego wzorca, ale nie idealnym, tuż obok. Dlatego również nasze dzieci są mieszanką genetyczną i energetyczną dwojga istot, dwojga rodziców. Bo to daje większe szanse na innowacje, na coś nowego, co wymyśli inne formy istnienia we wszechświecie. Tak to jest ułożone z poziomu matematycznego algorytmu, ponieważ ja osobiście uważam, że cały wszechświat jest opisywalny w kategoriach matematycznych i w kategoriach programowania. Jest programem. Wszystko, cała rzeczywistość, której możemy doświadczać w tym i w innych wymiarach, absolutnie jest programem, jest programowalna również. I rozwój, ewolucja, innowacja odbywa się właśnie przez ten błąd, który jest błędem w cudzysłowie, czyli przez tą niedoskonałość. Bo gdyby wszystko było
doskonałe, albo część rzeczywistości doskonała zostałaby zatwierdzona jako taka, czyli doskonała bez niedoskonałości, doskonała w znaczeniu platońskim, to już jest to, to już jest sfera, tak? Idealna sfera jest najlepszym symbolem absolutnej doskonałości, to wówczas wszystko w rzeczywistości, w jej powielaniu, multiplikacji jej, opierałoby się na kopiuj wklej, kopiuj wklej, kopiuj wklej, fraktalne kopiuj wklej we wszystkich kierunkach, na wszystkich poziomach. A tak nie jest. To by było nudne, prawda? Czujemy to instynktownie, że to by było nudne. I myślę, że najlepszym przykładem tego, jak działa natura i jak działa rzeczywistość, bo w naturze widzimy tylko odbicie pewnych algorytmów rzeczywistości, jest... Przykładem tego jest ciąg Mandelbrota. Gdzieś tam możesz znaleźć wykład na YouTubie, gdzie mówiłam więcej o ciągach Mandelbrota, ale możesz je sobie wygooglować i możesz sobie znaleźć symulacje komputerowe żywego ciągu Mandelbrota. To jest oczywiście ciąg, algorytm matematyczny, który ma do siebie to, że on się powiela, czyli pokazuje, jak działa fraktal, a co jakiś czas spontanicznie sam z siebie robi pewne wyłamanie w swoim normalnym, typowym zachowaniu. Nikt nie wie dokładnie, dlaczego to robi, czy w którym momencie to zrobi. I następuje innowacja. I powiela się dalej, ale, że tak powiem, w inny sposób, czy w innym kierunku. To jest bardzo fascynująca struktura. I myślę, że również w pracy na przykład z polem wiedzącym my też znajdujemy zapis, widzimy, jak wygląda ciąg powielany w danej na przykład rodzinie i on się powiela, powiela, powiela i tutaj w tym przypadku wchodzimy z pewną odpowiedzialną terapeutyczną interwencją, która również może być czasem nieodpowiedzialna, ale może o tym innym razem. Ale jeżeli osoba wie, co robi, to wejdzie z interwencją ustawieniową w to miejsce ciągu, które rzeczywiście spowoduje dobrą ewolucyjną innowację. I ten system wtedy jakby na chwilę się zwalnia z powielania algorytmu, rozprasza się na poszczególne elementy po to, żeby stworzyć strukturę na wyższym poziomie. I te elementy znowu się ze sobą spajają, łączą się na nowo, ale w zupełnie inny, innowacyjny sposób. Na tym właśnie polega w ogóle ewoluowanie, samoaktualizacja czy upgrade'owanie systemów. Tak więc, jeżeli chcesz to wszystko przełożyć na swoje codzienne, normalne życie, pamiętaj, że ty nie popełniasz błędów. Ty robisz eksperymenty jako wolna, kreatywna istota, po to, aby się upgrade'ować. Te eksperymenty uczą cię tam, gdzie boli, że coś jest zbyt daleko odsunięte od uniwersalnych praw wszechświata, no bo te prawa muszą być, tak jak jest ciąg Mandelbrota, on jednak ciągle jest tym ciągiem, tym algorytmem. Jeżeli przekroczysz za mocno uniwersalne, nadrzędne prawa struktur wszechświata, to będzie cię to boleć. Będzie to owocowało dużym poziomem destrukcji, chaosu, nieuporządkowania, rozbiciem struktury, śmiercią systemu. Jeżeli ty zrobisz eksperyment, który tylko pozwoli ci na zobaczenie, jak mogłoby to wyglądać inaczej, nie będzie to owocowało tą destrukcją i bólem, tylko pokaże ci, że jest taka równoległa rzeczywistość, że tak też by to mogło wyglądać. I jeżeli zrobisz bardzo skuteczną innowację, czyli błąd, który tak naprawdę zaowocuje rozwojem, nawet czasem poprzez ból, poprzez dezintegrację, jak to nazywa Kazimierz Dąbrowski, genialny polski psycholog, to wtedy zobaczysz, że cały twój system, na przykład system twojej osobowości, czy twojego rozumienia rzeczywistości zrekonfigurował się na zupełnie nowym poziomie, na wyższym poziomie, na poziomie, na którym ty jesteś w stanie
lepiej postrzegać bez filtrów. Tak, że bardziej adekwatnie przewidujesz na przykład zachowania systemu twojego, czy twoje interakcje z innymi przebiegają w lepszy, bardziej płynny sposób. Szybciej identyfikujesz gry, łatwiej odnajdujesz się w środowisku. Oznacza to, że twoje tak zwane błędy zaowocowały rozwojem i że twoja struktura ustawiła się na bardziej adekwatnym do rzeczywistości, do ogólnych programów wszechświata poziomie. To tyle na razie. Jeżeli to jest dla Was treść inspirująca, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Będę dużo mówić na temat swoich obserwacji odnośnie algorytmów i programów rzeczywistości. Bardzo mile jest widziane również inspirowanie i dawanie feedbacków przez Was, bo to prowadzi mnie często, tak jak ta rozmowa z osobą na Skype'ie, do pogłębionej refleksji na dany temat i dzielenia się nią z Wami po to, abyście Wy dzielili się ze mną, bo właśnie w ten sposób odbywa się kolektywna ewolucja. Dziękuję, że jesteś i do zobaczenia.